zanim spotkam się z prezesem Andrzejem Dulką, wspomnienie sprzed ponad 10 lat, które niedawno opisałem w dwumiesięczniku Coaching. Była jesień 2008 roku. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak kryzys wpłynie na polskie firmy i naszą gospodarkę, ale dla spółek mocno powiązanych technologicznie i kapitałowo z globalnym rynkiem było to już jasne. Do tej grupy należał Alcatel-Lucent. Perspektywa nieprzewidzianych zmian kursowych stała się realnym zagrożeniem. Po dramatycznym wielogodzinnym posiedzeniu zarządu i konsultacjach z centralą prezes firmy Andrzej Dulka zdecydował się spotkać z top managementem, aby zakomunikować możliwość trudnych zmian, bolesnych korekt strategii. Spotykam się z wami, bo jesteście kluczowymi partnerami dla mnie i zarządu. Mamy problemy, o których w pierwszej kolejności chcemy z wami porozmawiać. Mam za sobą prawie nieprzespaną noc, nie tylko dlatego, że od kilku dni na okrągło liczymy i myślimy, konsultujemy się z centralą. Fatalnie się czuję, mówił Andrzej Dulka, z tym, że niespełna rok temu w tej sali dziękowałem wam za udaną restrukturyzację i obiecałem wtedy, że przez najbliższe lata żadnych dramatycznych zmian już nie będzie. To, co za chwilę przedstawię, mówił, pokaże, że nie jestem w stanie dotrzymać obietnicy. Musimy podjąć kolejne redukcje kosztów i być gotowi na restrukturyzacje kadrowe. Zarząd już zaczął od siebie. Zamroziliśmy wszystkie dodatki, budżet konsultingowy. Także obecny z nami doradca jest tu dzisiaj jako wartość dodana do tego, co realizował dotąd. Wspomniał o mnie. W sali zapadła cisza. Prezes drżącym głosem omówił kilka slajdów dotyczących kryzysowych zagrożeń. Opracowaliśmy z zarządem 3 warianty adaptacji, mówił. Zależnie od zmian kursowych, i tu pokazał slajd, jeśli wrócimy do poziomu pierwszego, wstrzymamy zmiany, jeśli wejdziemy w poziom drugi, redukujemy koszty nowych projektów i premii, jeśli wpadniemy w poziom trzeci, koniecznie będą zwolnienia. Centrala pozostawia nam autonomię, na razie mają trudniej niż my. Dziś każda spółka grupy jest jak odrębna jednostka nawigująca we mgle. Pocieszam się, że bywały bitwy morskie i lądowe, w których elastyczność i autonomia pozwalały wygrywać. Za chwilę będziemy odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Liczę na waszą roztropność, życiowe doświadczenie i jeszcze raz przepraszam, że nie dotrzymuję obietnicy, mówił Andrzej Dulka. Zaległa cisza i przerwał ją szpakowaty mężczyzna po 50. Panie prezesie, szanowni państwo, jestem od niedawna z wami. Przez kilkanaście lat pracowałem w kraju, ale też w Stanach Zjednoczonych i Japonii. I chcę panu powiedzieć, panie prezesie, że dawno nie słyszałem, żeby ktoś z zarządu mówił, że ma problem, a nie opportunity i wyzwanie. Żeby ktoś tak po prostu mówił o przetrwaniu zmiany, nie opowiadając, że ktoś chce zjeść mój ser. Ufam panu, panie prezesie, i może pan na mnie liczyć. Rozległy się oklaski. Uczestnicy zaczęli rozmawiać ze sobą. Ktoś podniósł rękę, ale wyprzedził go młody człowiek, który zapytał: panie prezesie, a jak opadnie ta mgła, to co będzie widać? Prezes ożywił się. Już pewnym głosem zapytał: panie Konradzie, część odpowiedzi przecież pan zna. O ile pamiętam, jest pan jednym z liderów zespołu, który wygrał dla firmy strategiczny przetarg. Umowy są podpisane. Projekt ma strategiczne znaczenie dla naszego państwa. Tu chodziło o autostrady. Więc jeśli przetrwamy, będziemy konsumować zyski już za kilkanaście miesięcy. Jesteśmy liderem branży na polskim rynku i wierzę, że utrzymamy tę pozycję. Kwestia jakim kosztem. Jest jeszcze kilka celów, w imię których warto się dziś ekstremalnie skoncentrować. Dalej nie zdarzyło się już nic szczególnego. Było intensywne spotkanie zarządu z głęboko zaangażowaną kadrą menedżerską. Stworzyli kolejne strategie przetrwania. Ustalili dodatkowe kanały komunikacji. Zwyczajna odprawa. Tyle, że w nadzwyczajnych okolicznościach. Powrócę do tego wspomnienia w spotkaniu z prezesem Andrzejem Dulką, a przy okazji z nadzieją, że odtworzymy też mniej dramatyczne, bardziej sympatyczne, równie satysfakcjonujące doświadczenia ze wspólnej drogi, która trwała parę lat konsultanta i prezesa. Zapraszam.